zachodzi do finału 30 wyścigu tylko czwórka. Uwaga, odliczamy. Are you ready? Here we go! Łódź 2016! Obiecałem to wam jest. Bardzo ważne jest, aby opracować sobie optymalną linię jazdy, nie popełnić błędu. Ja dosłownie unikę temu rozmawiałem z Tomaszem Lemedem. Powiedział, że bardzo mu się podoba to. No i zobaczcie, ten bardzo długi wysokisko. Jeden z jednym razem. Koncentracja, a z powrotem, że wyścig nie jest drugi, ale wyścigiem postać. Jest naprawdę niesamowity. A zawodnik to Tomasz Lemedek, francuski zawodnik jadący na Suzuki. Na miejscu drugim, na proszę, Hugo Masaula na miejscu trzecim. Kolejne wrażenia zawodnicy pokonują. No i Tomasz Lemedek już na treningu kwalifikacyjnym pokazał, że można mi trzymać maneczkę. I tak jak mówił, wyjadzie ze mną. Będę starał tutaj wypaść jak najlepiej, aby zdobyć koronę Króla Nowy Supercrossu w Polsce. Drodzy Państwo, zobaczcie, mamy już pierwszych trzech zawodników, którzy wypracowują sobie spokojną, bezpieczną przewagę. Trzeba tutaj walczyć do samego końca, ponieważ tylko czwórka zawodników tego wyścigu przechodzi do biegu finałowego. Następni zawodnicy będą musieli walczyć w wyścigu na szczęść. Jak na razie zawodnicy świetnie radzą sobie z pracą. Te łupcy, które widzicie, naprawdę są bardzo techniczne. Cały kurs zresztą jest bardzo techniczny i bardzo trudny. Dlatego aczkolwiek to są profesjonaliści, jak widzimy, świetnie radzą sobie, wybierają tutaj różne linie. No i wygląda na to, że ta pierwsza drużyna jedzie bardzo równo. Tomasz Remete ostatnie odrożenie przejechał z czasem 35 sekundy. No ale zobaczmy, czy numer 81 i Sonesen zdoła wygonić. Ale wróćmy tutaj na arenę. Numer 501 na prowadzeniu. Tomasz Remete na nowym starcie. A więc po drugim. Czas we trasę. Numer 55, Jessica, dwójka dopiero na miejscu czwartym, a na miejscu trzecim Hugo Masaula, Supercross Łodzi 2016. Jeszcze kilka odrążeń, kochani, ale za chwilę przekonamy się, jak i kto wejdzie bezpośrednio do finału głównego. Tylko pierwszych czterech zawodników przechodzi do finału. Wodka, adrenalina, bryły, sporu, rzucają się na lewo i prawo. No, ale no i pierwszy zawodnik. Tutaj Tomasz Remete, czyli zawodnik numer 201, który objął prowadzenie od startu, musi uważać, ponieważ już zaczynają się zawodnicy dublowani. No i tutaj jest bardzo ważne, aby jak najszybciej tych zawodników wyprzedzić, ponieważ rusza Tomasza Remete, jest numer 225. No i kolejny zawodnik, Hugo Masaula, numer 747.
trzyma cały czas tempo, a nie wiem, czy zwróciliście uwagę na numer 32. On cały czas stara się przyspieszyć. Koniecznie musi utrzymać to miejsce, ponieważ jako czwarty zawodnik numer 32 Markus Rysoper z Wielkiej Brytanii będzie mógł wziąć do finału głównego. Kolejne okrążenia, jeszcze chwilę, jeszcze moment i będzie zawodnicy otrzymają informację, że do końca jeszcze tylko jedno okrążenie. Oczywiście może wydawać się naprawdę, że bardzo łatwo jest przejechać się w to, ale oglądaliśmy tutaj treningi, to jest naprawdę techniczny i wymagający, wymaga bardzo dużej precyzji od zawodników, szczególnie te łupcy po lewej stronie, trzeba jechać bardzo, bardzo rytmicznie, aby nie wytracić tutaj prędkości. No i uwaga! Tomasz Zalente wygrywa pierwszy semifinał! Atlas Arena, King of Super, to są ogromne brawa! Pan zabezpieczył się, naprawdę nie uginał. I dobiega końca pierwszy historyczny superklasowy wyścig tutaj w Łodzi, w Atlas Arenie. Pisze się nowa historia sportu motorowego w Polsce. Podziękujmy zawodnikom klasy SX1 za pierwszy wyścig! Ogromne brawa! Tomasz Remete, numer 500.